przez pierwszą część tej tak zwanej mszy świętej świadectwa. Wszystkie na jedno kopyto. Byłem takim zwykłym, niedzielnym katolikiem. Spotkałem wspólnotę X, Y, Z i teraz jestem kompletnie inny i odnowiony. I we mnie coś zaderzało. Jakbym powiedział językiem biblijnym, zaderzały we mnie nerki. Bo ja jestem wyczulony na każdą pogardę. Bo mi w tym byłem takim zwykłym katolikiem, gdzieś podprogowo brzmiało zwykłym, czyli beznadziejnym. A proszę zobaczyć, skoro wiara w Polsce przetrwała 1050 lat, to przetrwała właśnie przez ten zwykły, codzienny, czy co niedzielny katolicyzm. I nie wolno obniżać jego jakości.